kopertami tekturowymi, papierowymi. Oldschoolowy case na long playe. Tylko że on się nazywa płytochron. Pamiętajmy, Polacy nie gęsi. No nie można tak ładnie ponazywać przedmiotów. Okazało się kilka ładnych lat temu, że jest na terenie Niepołomic człowiek, który zbiera, kolekcjonuje urządzenia związane z fonografią, czyli stare patefony, radioodbiorniki, magnetofony szpulowe. No i ówczesny burmistrz Stanisław Kracik postanowił wtedy, że trzeba część tej kolekcji w jakiś sposób uratować. Ona była przetrzymywana niekoniecznie w najlepszych warunkach. Tak powstało Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa oraz Muzeum Fonografii, które jest jedną z jego części. Nie prezentujemy wyłącznie samych urządzeń, które stoją w gablotkach, tylko mamy 7 sal ekspozycyjnych, z których każda oddaje klimat danki. No i to pozostawia ślad w pamięci zwiedzających, o czym wielokrotnie się już przekonaliśmy. Proszę bardzo. Słuchaweczki, kabelek, staroświeckie jacki. Wpinamy tutaj i szukamy zasilanka. Ale zasilanka nie ma, bo to jest radio kryształkowe, czyli urządzenie pełne, tak? Tak, te radia należały do wczesnych, prostych i bardzo ekonomicznych odbiorników. Nazwa wzięła się od detektora kryształkowego. Tym drucikiem, tym ostrzem wodziło się po powierzchni kryształka i w pewnym momencie w słuchaweczkach mógł się pojawić w miarę dobrze słyszany dźwięk. Niesamowite. No niestety rozgłośnie już nie nadają. Według mnie największą porażką współczesnej techniki są nazwy. SP500, SW1000, no co to jest? Kiedyś to było. Syrenka, Tatry, Kaprys, czy nawet taki kołchoźnik. No to były nazwy. To dekadę później legenda, Bambino. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle wersji powstało. Powstało ich wiele i były bardzo popularne. Były one dostosowane do płyt zarówno szelak, jak i winylowych, na co wskazuje kilka prędkości, a więc 33, 1/3, 45 i 78. Jest typowe dla płyt szelakowych. Także dwa przyciski, którym zmieniało się igły. Jedna była do płyt tak zwanych normalnorowkowych, czyli właśnie tych szelakowych, druga do płyt drobnorowkowych, czyli winylowych. Kurczę, ja myślałem, że to jest przyłącznik monostereo przez jakiś czas, no jak to się człowiek uczy. A jednak nie. Jestem świadkiem bardzo często takich wizyt, kiedy nasi goście wchodzą, dość obojętnych nas, towarzyszy im ciekawość, jak często przy zwiedzaniu, ale wychodzą wyraźnie wzruszeni i zaczynają rozmowę spontanicznie. A wie pani, a w tej sali to dokładnie taki sam magnetofon, jak był u moich rodziców. A w następnej sali dokładnie taka meblościanka, jak u moich dziadków. To się naprawdę często zdarza i naprawdę sprawia mi to dużą przyjemność, bo właśnie zaczyna się w pewnym momencie, w czasie tej wędrówki przez nasze muzeum, bardzo osobiste zwiedzanie. No właśnie, to te pomieszczenia, które jeszcze bardzo dokładnie oddają charakter danej epoki, no to po prostu jakby się człowiek naprawdę w czasie teleportował. No stąd przyznam, że pamiętam na pewno kryształy i meblościany i to charakterystyczne dzwonienie, jak się przechodziło. I przede wszystkim pamiętam, jak kolega Dzinek przyniósł nagrane Modern Talking na takim magnetofonie. Według mnie początkiem zaniku dobrych relacji międzyludzkich oraz kryzysu rodziny jest zniknięcie taśmy magnetofonowej. No bo przecież ile razy do drugiego człowieka po to, żeby wymienić się kasetami? Ile razy związek między kobietą a mężczyzną został uratowany, bo trzeba się było ostatni raz spotkać, żeby sobie kasety oddać, prawda? Misiaczku, oddam ci Julio Iglesiasa, no i tu nasza ukochana składaneczka z wolniaczkami. Zatańczymy 2 na 1.